Nowenna ze świętymi za zmarłych. Dzień siódmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, Ojcze miłosierdzia i wszelkiej pociechy, ofiaruję Ci tę nowennę za wszystkich zmarłych cierpiących w czyśćcu i błagam, abym rozważając w duchu wiary i miłości Słowo Twoje oraz działanie Twojej łaski w sercach świętych i błogosławionych sług Twoich, mógł zmarłym przyjść z pomocą, a dla siebie wyprosić łaskę, o którą Cię pokornie proszę przez ich wstawiennictwo. Wiemy, że kiedy namiot, w którym mieszkamy tu na ziemi, zostanie zwinięty, otrzymamy od Boga jako mieszkanie budowlę niewzniesioną rękami, lecz wieczną w niebie. Dlatego teraz wzdychamy, pragnąc ubrać się w nasze mieszkanie z nieba. Ufamy więc zawsze, wiedząc, że jak długo przebywamy w ciele, tułamy się z dala od Pana, gdyż wciąż jeszcze chodzimy w wierze, a nie w widzeniu. Jesteśmy jednak pełni ufności i wolelibyśmy raczej opuścić ciało, a przebywać blisko Pana. Dlatego ze wszystkich sił staramy się Jemu podobać zarówno wtedy, gdy przebywamy blisko, jak i wtedy, gdy tułamy się z dala. Wszyscy bowiem musimy stawić się przed sądem Chrystusa, aby każdy otrzymał odpłatę za dokonane w ciele czyny, zarówno dobre, jak i złe. Błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn, który swoje umiłowanie Boga i pełnienie Jego woli zawierzył Matce Miłosierdzia, Najświętszej Orędowniczce Dusz Czyśćcowych, przynaglony pragnieniem doskonałego naśladowania miłości Jezusa i Jego Matki, w trosce o to, aby wszyscy zmarli jak najszybciej mogli się cieszyć chwałą nieba. Podobnie jak święta Gertruda z Herftyn, złożył akt heroicznej miłości względem dusz czyśćcowych. W swoim notatniku duchowym napisał: dla większej Twej chwały, o mój Boże jedyny w Trójcy, dla doskonalszego naśladowania najsłodszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela mego, i dla okazania szczerej służby mojej ku Matce Miłosierdzia, Najświętszej Panny, która także jest Matką biednych dusz wiernych zmarłych i Królową Czyśćca. Ja, brat Honorat, kapucyn, postanawiam współpracować nad wykupieniem i uwolnieniem tych dusz w więzieniu będących, które nie wypłaciły jeszcze sprawiedliwości Bożej kar należnych za grzechy. I przyrzekam czynić to w sposób, na jaki będę mógł się zdobyć. Ofiaruję Ci mój dobrowolny ślub, którym chcę uwolnić z czyśćca wszystkie dusze, jakie Przenajświętsza Maryja Panna chce uwolnić. Dlatego też w ręce tej Matki Najłaskawszej składam wszystkie uczynki zadośćuczynne i moje, i innych mnie darowane, tak w życiu, jako i przy śmierci, i po przejściu moim do wieczności. Proszę Cię, mój Boże, racz przyjąć i potwierdzić tę moją ofiarę,
tak jak Ci ją składam na cześć i chwałę Twoją i na zbawienie duszy mojej. Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją ofiarą krzyżową, uobecnianą w każdej Eucharystii, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu przez ręce Matki Miłosierdzia wszystkie wartości zadośćuczynne moich modlitw i uczynków, radości, trudów i cierpień w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, prosząc Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały nieba, gdzie będą Cię chwalić i błogosławić na wieki. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.